I wracamy już na kort telewizyjny. Przed nami kolejne mecze w ramach już rozgrywek drugiej ligi. Tym razem starcie młodszego pokolenia. Przed nami mecz w ramach grupy G pomiędzy Adamem Jurzysta a Hubertem Luto. Adam Jurzysta na bliższym planie, za to Hubert Luto w opasce na głowie. Będzie łatwo rozróżnić obydwu panów. Adam Jurzysta, lat 24, Hubert Luto, lat 18, no więc jest to bez wątpienia jeden z tych pojedynków, gdzie suma wieku łączna obydwu zawodników no jest jedną z mniejszych, jeśli chodzi o turnieje PLT, więc przed nami ciekawy mecz z dwóch względów, bo dodatkowo warto wspomnieć, że obydwaj panowie przegrali swoje pierwsze spotkania z Tomaszem Antosiakiem, który już zajmuje pierwsze miejsce w tej grupie, bez względu na wynik tego meczu, który za moment będziemy obserwowali, bo właśnie Tomasz Antosiak pokonał obydwu zawodników, zarówno Adama, jak i Huberta. Także tutaj mecz ważny, bo będzie premiował zwycięzcę awansem do fazy 1/16 finału, która będzie rozgrywana bezpośrednio po tymże spotkaniu grupowym. Także jest to batalia o pozostanie w turnieju, korzystając z chwili okazji, że jeszcze ten mecz się nie rozpoczął. Pragnę wspomnieć o turnieju Tennis by David Cup. Piąta edycja tego turnieju, turniej przesunięty z powodu obostrzeń. Pierwotnie miał się odbyć pod koniec marca, no ale odbędzie się on prawdopodobnie w Bydgoszczy w dniach 8-9 maja, to jest sobota, niedziela, na Cegle, 6 kortów ziemnych na zewnątrz w klubie Centrum. Organizatorem jest Dawid Wiktorski, administrator największej grupy tenisowo-bukmacherskiej w Polsce i portalu tenisowego tennisbydawid.pl. Więcej szczegółów odnośnie samego turnieju znajdziecie Państwo właśnie na stronie tennisbydawid.pl. Tam też najświeższe właśnie informacje odnośnie lokalizacji i terminu. Także serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony. Turniej będzie oczywiście transmitowany na żywo na YouTubie kanału Polskiej Ligi Tenisa. Pula nagród będzie rekordowa, bo to aż około 8000 zł, ale wciąż sponsorzy i partnerzy turnieju są poszukiwani, także pula może jeszcze wzrosnąć, a tymczasem panowie rozpoczynają już mecz. Rozpoczyna to spotkanie Hubert Luto. Pierwsza wymiana wygrana przez Huberta. Przypomnijmy, druga liga, grupa G. Kolejny raz nieudane zagranie ze strony Adama Jurzysta. Ależ teraz bardzo wysoki ten drop shot, ale nie wykorzystuje tej swojej szansy, jaka pojawiła się po stronie Adama Jurzysty.
Hubert Luto z kolejnym punktem. No i game wygrany na sucho. Przez Huberta Luto 1-0. Zawodnicy od razu rozpoczęli drugi gem. Będzie drugie podanie. Teraz poszedł ostro z tego backhandu Adam. Ładne zagranie z jego strony. Teraz taśma pomogła czy nie pomogła? No, finalnie pomogła. Zaprosiła taśma do siatki Huberta. No i mamy po jeden. No teraz spróbował mijać tutaj z backhandu po krosie, no tak naprawdę dosyć mocne wyzwanie chciał sobie tutaj sporządzić Adam, ale no niestety nie udało się go wykonać, ale naprawdę brawa za odwagę i też za pomysł. Warto docenić tę próbę. Znowu niestety z backhandu trochę za sztywno, pokazuje sobie tam, jak to powinno wyglądać Adam. No i czyżby kolejny gem wygrany przez serwującego. Ładna, długa piłka, ale no niestety troszkę za bardzo dołożył tutaj siły, piłka nabrała przez to jeszcze większej rotacji, no i niestety wyszła poza linię końcową.
Tutaj się dał troszkę chyba zaskoczyć Hubert. Niepocieszony trochę tym, co się przed momentem wydarzyło. No ale musi to jak najszybciej wyrzucić z głowy. Musi po prostu teraz skupić się na kolejnym punkcie. No nieudany. Nieudany kompletny ten drop shot tutaj. Próbował zaskoczyć tym zagraniem Adama, no ale zaraz te skutki tych błędów, które popełnił teraz Hubert, no mogą być nie za fajne dla niego. Długą piłką pograli teraz panowie. No i zwycięsko z tej wymiany wychodzi Hubert Luto. Wyrzuca piłkę na aut Adam. 2-1. Na razie serwujący utrzymują swoje podanie. No i zobaczymy, czy po przerwie ta sytuacja nadal będzie wyglądać podobnie. Wracamy do gry, proszę Państwa. Będzie serwował Adam Jurzysta. Autowa piłka w wykonaniu Adama. Troszkę za bardzo przeszarżował z tym zagraniem. Próbuje grać taką długą piłkę, no ale teraz idealnie to wymierzył. No i w końcu okazało się to skuteczną bronią. Jest punkty dla niego, jest po 15. Ale teraz dobry return przy linii. Trochę piłka tak stanęła w miejscu. Nie wiedział chyba za bardzo do końca, jak podejść do tego Adam. No i proszę. 15-30. Skrót z returnu. O, teraz poszedł naprawdę odważnie z tego backhandu. No, dobry punkt trafienia tej piłki. Idealny. Piłka naprawdę ładnie przeszła tuż nad siatką niemalże. Na dobrym pułapie po 30. Ładny teraz był ten atak. Bardzo ważne piłki teraz. No i niestety myli się z forehandu. Widać, że już trochę był w takim półdystansie. I niestety zabrakło troszkę podniesienia większego tej piłki. No i proszę Państwa, 3-1, podwójny błąd serwisowy, no niestety nie pomógł sobie teraz Adam Jurzysta, Hubert z przełamaniem, no i teraz ma do dyspozycji serwis, a ten serwis może go poprowadzić do zwycięstwa, ale proszę, no po tym dobrym serwisie, naprawdę nienaganny return, no i drugą piłkę po serwisie. No, tym razem Hubert wrzuca w siatkę. Slice. Ależ agresywnie, ale świetnie tutaj naprawdę. Stop volley zagrany przez
Huberta Luto naprawdę ładnie tutaj przytrzymał sztywno rakietę. Skontrolował to zagranie w pełni. Naprawdę bardzo ładne wykonanie tego zagrania. Teraz ta piłka przeszła na drugą stronę, tuż dosłownie nad taśmą, ale no może było troszkę w tym szczęścia, ale szczęście musi też pomagać, bo naprawdę no, to jest tenis, tu naprawdę każdy punkt na wagę złota. W końcowym rozrachunku będzie się liczyło tak naprawdę tylko to, czy ktoś wygra, czy nie. Teraz Adam wyrzuca w out. Przepraszam, oczywiście Hubert. Puścił tą piłkę Hubert, no i opłacało się puścić tą piłkę, bo ta piłka wylądowała poza wyznaczonym polem do gry. Czy Hubert teraz pomoże sobie serwisem? No niestety nie pomógł sobie. Podwójny błąd serwisowy. No i Adam wraca do tego seta. Przełamuje serwis Huberta. Mamy 3-2. No i proszę Państwa. Teraz ważny będzie moment przy serwisie Adama. Jeśli utrzyma swoje podanie, no to będziemy mieli tiebreak. Trwa pierwszy set w meczu pomiędzy Adamem Jurzystą a Hubertem Luto. Przypominamy, stawka tego meczu jest no, ogromna, bo zwycięzca tego spotkania awansuje do 1/16 finału. Przypomnijmy, obydwaj panowie mierzą się w grupie
G. No i obydwoje przegrali swoje pierwsze spotkania, dlatego teraz walczą tak naprawdę o przetrwanie już w tym turnieju. Zwycięzca awansuje do fazy 1/16 finału. No i proszę Państwa, mamy tiebreak. Tiebreak, a więc powrót Adama ze stanu 3-1. No i proszę, ten tiebreak zaczyna się dobrze dla niego. Hubert teraz troszkę podłamany tym, co się wydarzyło, bo jednak ucieka mu ten pierwszy set, a wszystko toczyło się w miarę dobrze dla niego. No ale teraz podwójny błąd serwisowy. No i właśnie, tu może się jeszcze wiele wydarzyć w tym meczu. Widać, że teraz ta sfera mentalna będzie bardzo ważnym czynnikiem. Autowa piłka. Dwa do jednego dla Huberta Luto w tym tiebreaku. Na razie panowie nie wygrywają swoich podań. Zobaczymy, jak będzie teraz. Autowa piłka. W końcu w tym tiebreaku to serwujący wygrywa punkt przy swoim serwisie. 3-1. Rośnie przewaga Huberta Luto. Czyli wracamy do tej przewagi sytuacyjnej po stronie Huberta. Dobry return, ale jest też niezłe odegranie. Świetnie tutaj tym razem mija po krosie backhandowym. Naprawdę ładne zagranie. Wyszło to teraz Adamowi, trzeba przyznać, naprawdę imponujące było to zagranie. Tutaj Hubert oddał przeciwnikowi, co jemu należne. No, pogratulował tego zagrania, bo naprawdę było tutaj na co popatrzeć. No ale nie pomaga sobie Adam. Nie pomaga sobie Adam. ...4-2... dla Huberta Luto. Zmiana stron. No i zobaczymy, co po tej zmianie stron się wydarzy. Serwować będzie Adam Jurzysta. No, zobaczymy, czy naprawi swoje problemy z serwisem. Udało się, jest as serwisowy. 4-3. No i proszę Państwa, wchodzimy w decydującą fazę tego pierwszego seta. Dobry return, bardzo dobry, głęboki, pod linię końcową i kompletnie zaskoczony jakby Hubert Luto. Wyrównanie stanu tego tiebreaka 4-4 robi się naprawdę teraz bardzo interesująco. Każda piłka na wagę złota. Jeszcze jak dodamy fakt, że obydwoje walczą o awans do 1/16 finału, to już naprawdę poziom dramaturgii teraz, zwłaszcza u tych dwóch stosunkowo młodych zawodników,
jest naprawdę spory. No niepocieszony teraz Hubert, ale nie udało się odebrać tej piłki. No i proszę Państwa, mamy mały comeback póki co w tym tiebreaku ze strony Adama. 5-4. Teraz dwa jego serwisy. No bardzo jestem ciekaw, czy zafunkcjonuje teraz podanie, bo bywały z tym problemy, ale teraz to jest decydujący fragment tego pierwszego seta. Serwis w grze, oj, ma czego żałować, bo troszkę za krótka ta piłka i przez to wylądowała w taśmie, no naprawdę. Jest bardzo, bardzo wyrównany ten mecz. 3-3 w gemach, 5-5 w tiebreaku. Kto będzie miał piłkę setową? Return w siatce, a więc Adam będzie miał. Czy nie będzie miał, bo jest dyskusja odnośnie śladu piłki. No to teraz już mamy dopełnienie całej dramaturgii. Jak to się ostatecznie rozstrzygnie, jak panowie zadecydują. Będziemy mieli powtórkę punktu. 5-5 nadal. Pierwszy serwis wraca do dyspozycji Adama. No i jak widać, troszkę chyba wytrąciła z równowagi go ta sytuacja. Piłka setowa dla Huberta Luto. Out i mamy 6-6. Bardzo, bardzo się wyrównał ten mecz. Naprawdę tutaj jedna, dwie piłki będą decydowały o tym, kto zwycięży tego pierwszego seta. Ciężko stwierdzić, kto będzie zwycięzcą, bo naprawdę dochodzą jeszcze tutaj nerwy. Stawka pojedynku. Hubert serwuje 6-6 w tiebreaku. Autowy serwis. Będzie drugie podanie. No i nie wytrzymał. Nie wytrzymał Hubert Luto. I znowu odwraca się sytuacja w drugą stronę. Znowu to serwujący będzie miał szansę zakończyć seta. Podwójny błąd serwisowy powoduje fakt, że to Adam Jurzysta otrzyma piłkę setową. Świetny był serwis, ale niestety net. Aż tam teraz gdzieś zatańczyła ta piłka pod nogami Adama. No i proszę Państwa, no nie mieliśmy jeszcze takiego dramatycznego spotkania na korcie telewizyjnym. Gra na przewagi w tiebreaku 7-7. Dobry return. Ale jednak minimalnie autowy. Jest przewaga Adama, 8-7, ale teraz dwa serwisy po stronie Huberta. Drugie podanie,
czy tym razem wytrzyma. Piłka przeszła na drugą stronę, ale głęboki return. No było tutaj naprawdę dobre zagranie ze strony Adama. Przycisnął tutaj do linii końcowej Huberta. No i to Adam Jurzysta wygrywa pierwszego seta 9-7 w tym tiebreaku. Naprawdę jest to niewątpliwie arcyciekawy i w pewnym sensie też no, dramatyczny mecz pod względem no, właśnie tej dramaturgii, która udziela się na korcie. Z pewnością też obydwu zawodnikom to skwierają nerwy, bo jednak wiedzą, o co walczą. Wiedzą, że tylko zwycięzca będzie grał dalej jeszcze w tym turnieju. No i tą wojnę nerwów w końcówce pierwszego seta lepiej wytrzymał Adam Jurzysta. I on rozpoczyna drugiego seta. No i bardzo jestem ciekaw, czy ten drugi set będzie równie dramatyczny, czy może po tym pierwszym secie dojdzie do jakiegoś podłamania ze strony Huberta, czy może wręcz przeciwnie, zbyt pewnie poczuje się Adam. Wszystkie warianty są możliwe. Dobry return Huberta i teraz atak, ale zupełnie nieudany. Trochę za długo się zbierał chyba do tej piłki. Zły moment uderzenia. Do końca chyba też nie miał wybranego kierunku. No i pierwszy punkt w tym gemie dla Adama. Ależ teraz szarpnął z tego backhandu. Naprawdę ładne zagranie w wykonaniu Adama. Bardzo ładnie. No, to już kolejny ten backhand, który mu tak ładnie wchodzi po takim krosie. Widać naprawdę potencjał u obydwu zawodników. W niektórych zagraniach po prostu potrzeba jeszcze większej regularności w tych uderzeniach. Autowe zagranie. No i mamy pierwszy gem w tym drugim secie dla Adama Jurzysta. Przed nami drugi gem drugiego seta. Póki co wynik korzystny dla Adama Jurzysty. Hubert Luto będzie serwował po to, żeby trzymać dystans do Adama.
agresywnie zagrywał te piłki, ale Hubert dzielnie przebijał na drugą stronę, no i jak widać opłacało się te poświęcenie, no bo w końcu doczekał się błędu ze strony Adama. Może to jest właśnie klucz do poprawy wyniku, to utrzymywanie piłki w grze. Czasem może kosztem troszkę mniejszego ryzyka, może takie trochę wyczekiwanie na błędy. No ale tym razem zabrakło w tej sytuacji. Atak ze strony Adama. Piłka autowa. Kolejny punkt dla Adama. Agresywnie. Z backhandu jeszcze raz poprawi, tylko tym razem próbował takiego loba do narożnika, ale no zagranie kompletnie tym razem nieudane. Teraz dobre zagranie i stanęła ta piłka w miejscu. Nie wiedział do końca chyba, jak ją zagrać. Zgasła ta piłka gdzieś tam na rakiecie. No i to był bardzo ważny punkt wygrany przez Huberta. 40-30 przy jego serwisie. Przeszła ta piłka na drugą stronę. Zmeczuje Hubert, ale kompletnie nieudane zagranie i będziemy mieli decydujący punkt. Super ważna piłka. Zaskoczony tym returnem Hubert. Ale jeszcze się broni w tej wymianie dzielnie. No i znów bardzo podobna sytuacja jak w jednym z poprzednich punktów w tym gemie. Gdzieś tam Adam próbował zaprosić takim krótszym zagraniem tuż za siatkę Huberta. No ale tym razem nie udało się to 1-1. Bardzo ważny ten poprzedni gem wygrany przez Huberta, chociaż no, widać, że nie jest do końca zadowolony z tego, jak to spotkanie wygląda, jak ono przebiega. Bo trudno się dziwić, porażka w pierwszym secie i teraz margines błędu jest już bardzo nieduży. Adam zagrał bardzo agresywnie i to się opłaciło. Hubert nadział się na to zagranie. Punkt dla Adama. No i mamy podwójny błąd serwisowy w wykonaniu Adama. A te podwójne błędy, no niestety nie wróżą nic dobrego. Znowu pierwsze podanie nie funkcjonuje.
teraz musi uspokoić trochę emocje. Piłka w grze. Autowa piłka. Aut. Podwójny błąd serwisowy. No i Hubert. Ważne teraz piłki dla niego. Są szanse, żeby ten mecz znów był troszkę pod jego dyktando, no ale tutaj naprawdę trzeba sobie powiedzieć jasno. Pomógł tutaj ewidentnie Adam Jurzysta. Decydujący punkt. Jest jedynka, no ale nie ma wykończenia. Piłka ląduje w taśmie i mamy przełamanie. Hubert Luto wraca na dobrą drogę w tym drugim secie, 2-1. Ale cały czas się potwierdza, że ten mecz jest naprawdę bardzo wyrównany i tutaj wszystko jest na bardzo cienkiej granicy. Mały tutaj margines, że tak powiem, bezpieczeństwa sobie zostawiają obydwaj panowie. Wszystko się może wydarzyć. Absolutnie tutaj wszystko jest możliwe jeszcze w tym spotkaniu. Każdy gem to jest zupełnie nowa historia w tym spotkaniu. A tą historię czwartego gema zaczął pisać serwisem Hubert Luto. I jest backhand Adama. Potrzeba mu takich zagrań, żeby poczuć znowu tą pewność siebie. Widać, że dużo potrafi zdziałać tym backhandem. Tak jak teraz z tego returnu wydawało się, że naprawdę świetnie odegrał, ale jeszcze trzeba powalczyć o punkt. Ale świetna teraz wymiana. Dużo grania backhandem. Teraz panowie przeszli na forehand, znów backhand. Piłka po taśmie, slice. Drop shot. Autowa piłka ostatecznie wyrzuca Adam, no ale naprawdę teraz ładna, długa wymiana na dużej intensywności. Pograli panowie różnymi sposobami. Naprawdę teraz przyjemna dla oka i dla widowiska wymiana. Ale return nieudany kompletnie w wykonaniu Adama. No i Hubert Luto zbliża się do prowadzenia 3-1. Sprawdzał teraz, gdzie ta piłka wylądowała, ale jednak minimalny aut ze strony Huberta. No i tu się jeszcze może wiele wydarzyć. I teraz przy sieci Hubert, ale jeszcze gramy, jeszcze piłka w grze. Nie, już jednak nie. Zatańczyła na taśmie, ale została po stronie Adama. Spójrzmy na powtórkę. Ładnie tutaj zagrał tego voleya Hubert. No i potem już zabrakło naprawdę centymetrów, żeby ta piłka przyszła na drugą stronę. Hubert Luto
z szansą na prowadzenie 3-1. Ale musi pomóc serwis. Musi pomóc bez wątpienia serwis. Teraz ładnie poszedł agresywnie, opłaciło się to 3-1. Hubert Luto. Czy tym razem doprowadzi ten set do szczęśliwego końca? Bardzo jestem tego ciekaw. Teraz ładny atak. Ach, trochę się podpalił tutaj, próbował mijać z forehandu. Ale piłka niestety nie przeszła na drugą stronę. Troszkę zabrakło. Teraz autowy return wyraźnie. No i na razie spokojnie układa się ten game dla Adama. Kolejny nieudany return. ...40-0. No i za momencik może być już 3-2. Oj, 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 przesadził tutaj z tym smaczem. Kompletnie nieudane to zagranie. Tak jakby chciał w bardzo efektowny sposób zakończyć tego piątego gema drugiego seta, no ale czasem siła razy ramię to nie jest dobre rozwiązanie. Ależ teraz z tego backhandu, no naprawdę ładnie teraz popracował Adam. Było na czym zawiesić oko. Popatrzmy jeszcze raz. Pierwszy backhand zepchnięty do narożnika, ale potem ładnie po linii wzdłuż zagrał Adam. Jest game dla niego. Hubert Luto prowadzi w drugim secie 3-2, ale z przełamaniem. No i teraz presja serwisu przeniesiona na stronę Huberta. Bardzo jestem ciekaw, co teraz zaprezentuje nam Hubert przy serwisie. Jak ten serwis będzie teraz funkcjonował? Ważny moment tego meczu. Czy będzie super tiebreak, czy będzie tiebreak drugiego seta? Gem prawdy dla Huberta Luto. Myli się Adam, tym razem backhand nie pomógł. No taka tenisowa matura, można powiedzieć teraz, dla Huberta, ten game. I ta końcówka meczu. No a teraz w tej końcówce Adam nie wytrzymuje kolejnych zagrań. No i jesteśmy na naprawdę już autostradzie do super tiebreaka. Chyba obydwoje
zasłużyli na to, żeby ta trzecia partia się odbyła, ale jeszcze poczekajmy. No ale właśnie. Pojawił się podwójny błąd serwisowy. Więc tutaj jeszcze spokojnie poczekajmy na rozwój wydarzeń, bo tutaj naprawdę jeszcze jest wszystko możliwe. Panowie już pokazali w tym spotkaniu, że stać ich na absolutnie wszystko. Drugie podanie Huberta. Jest duży problem. Jest duży problem z tym drugim podaniem. No i proszę Państwa, decydujący punkt o tym, czy będziemy mieli trzeci set, czy tiebreak drugiego seta. Lob. Kolejny lob, próbuje wygonić ponad balon. Teraz zaatakował Adam Jurzysta, no i proszę Państwa, niepocieszony Hubert, bo to oznacza, że mamy tiebreak w tym drugim secie. Kolejny tiebreak. Pierwszy set zakończony tiebreakiem, no i drugi też będzie kończony tiebreakiem. No i Adam ruszył od razu z kopyta do ofensywy 1-0. No teraz podostrzył Hubert, no brakowało tej agresji w tych ważnych punktach. No ale teraz ładnie, z forehandu po krosie, efektownie. No i efektywnie, jest 1-1. Walka trwa, no i proszę, return ląduje w siatce, 1-2. No i teraz dwa serwisy do dyspozycji Adama. Autowa piłka. 3-1 prowadzi Hubert Luto. No na razie całkiem podobny ten przebieg tego tiebreaka do tego pierwszego, do tego w pierwszym secie. Ogólnie cały set jest bardzo podobny do tego pierwszego. Przeszła ta piłka. 3-2 dla Huberta, ale no przewaga topnieje. Thank you.
Agresywnie. Adam, poślizgnął się Hubert, ależ teraz zagrał. Wyszedł z opresji w fenomenalny sposób. Krzyk radości, no naprawdę tutaj fenomenalnie się wybronił i teraz poszedł z całej siły z tego forehandu, tak jakby chciał wyrzucić wszystkie złości i wszystkie emocje. 4-2 w tym tiebreaku dla niego. No i teraz jestem ciekaw, jak to się będzie dalej toczyło. W pierwszym secie w tiebreaku Hubert również prowadził 4-2, ale potem przegrał 3 kolejne piłki. Jak będzie teraz? Pierwsza przegrana, to oznacza, że mamy 4-3. No i teraz 2 serwisy do dyspozycji Artura, Adama oczywiście. Okazuje, że był out, ale naprawdę to był bardzo niewielki out, no tylko, że takie minimalne outy kosztują punkt również i mamy wyrównanie 4-4. No niemal kopiuj wklej tego, co się działo w pierwszym secie, no bardzo bliźniacze te sety. No i znów się stało to, co w pierwszym secie w tiebreaku. Było 4-2 dla Huberta Luto i się zrobiło 5-4 dla Adama Jużysty. Co teraz? Autowa piłka, 5-5. Zadziwiające jest to, jak bliźniacze są zarówno pierwszy, jak i drugi set. Hubert w natarciu. Teraz troszkę wstrzymał rękę. Adam nie zamierzał wstrzymywać ręki. Krótsza piłka teraz, no i zaskoczył tym, ale troszkę szczęścia jednak w tym było. Adam Jużysta, proszę Państwa, ma piłkę meczową przy własnym serwisie. Czy uda mu się skończyć ten mecz? Wyrzucił tą piłkę jakże ważną. 6-6, proszę Państwa. Tutaj po prostu dramaturgia to jest ojciec chrzestny dosłownie tego spotkania. Absolutnie niewiarygodny mecz. 4-3 w pierwszym secie dla Adama Jużysty. 9-7 było w tiebreaku. Teraz mamy 3-3. Jest 6-6 w tiebreaku. Naprawdę to, co się dzieje w tym spotkaniu, no jest na pewno godne rywalizacji o awans do 1/16 finału. Poszedł agresywnie i trafił, zdaje się, Adam. A to oznacza, proszę Państwa, kolejną piłkę meczową. Poszedł agresywnie.
I to jest, proszę Państwa, koniec tego niezwykle emocjonującego spotkania. Proszę Państwa, Adam Jurzysta pokonuje Huberta Luto 4-3, 4-3. W pierwszym secie tiebreak skończył się 9-7, w drugim z kolei 8-6. No naprawdę niesamowita batalia obydwu zawodników. No ale to ostatecznie Adam Jurzysta zakwalifikował się do 1/16 finału, a w tej 1/16 finału zagra z kimś z grupy H. Zagra tam z Michałem Lasotą, z kolei Tomasz Antosiak, zwycięzca grupy G, zagra z Adamem Lorenzem. Przed nami kolejne spotkania, za moment z pewnością znowu usłyszymy wywiad ze zwycięzcą tego emocjonującego spotkania, ale teraz chwila przerwy na reklamę.